Cześć kochani! W odpowiedzi na Wasze liczne pytania chciałabym dzisiaj nagrać filmik na temat pierwszej wizyty u psychiatry. Jak to właściwie wygląda i dlaczego nie należy się tego bać? Otóż zacznijmy może od tego, że większość z nas ma bardzo długo wątpliwości i zwleka z pójściem do psychiatry właśnie. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że pojawiają się takie myśli, że właściwie powinienem poradzić sobie sam, że jestem dorosłą osobą i tak siedzę i tłumaczę sobie wtedy, że właściwie to, no każdy ma przecież jakieś problemy i sobie z nimi radzi, więc ja też powinienem sobie poradzić, tak? I mamy takie poczucie, że to jest właściwie wstyd, żeby pójść no, do psychiatry, tak? Bo to jakoś czyni mnie od razu gorszym człowiekiem w moich własnych oczach, że właśnie nie tylko nie ogarniam siebie i swojego życia powinienem, ale wręcz jest to stygmatyzujące, no bo przecież do psychiatry chodzą tylko świry, tak? Zwłaszcza jeśli mieszkam w małej miejscowości, to jest to dla mnie trudne, żeby pójść, bo boję się, co powiedzą ludzie, jeśli się dowiedzą, że to może być piętno nie tylko dla mnie, ale dla mojej rodziny ogólnie, no po prostu przerąbana sprawa. Natomiast tak naprawdę o czym warto pomyśleć? Warto pomyśleć o tym, że tak naprawdę nie tylko nie jest to wstyd i ujma, ale wręcz odwrotnie, jest to akt ogromnej odwagi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli decydujemy się pójść do specjalisty, zwłaszcza takiego, o którym myślimy, że ta wizyta będzie dla nas trudna, to wykazujemy się ogromną odwagą wewnętrzną i odpowiedzialnością za siebie i za naszych bliskich. Dlatego, że tak naprawdę decydujemy się w tym momencie świadomie na to, że chcemy sobie pomóc, chcemy pomóc naszym bliskim, bo najczęściej, umówmy się, nasza choroba rzutuje na nich, a my jednak decydujemy się, żeby zakończyć ten problem, który się pojawił, przedsięwziąć jakieś kroki, żeby poprawić sytuację. Więc to jest bardzo ważne. To świadczy o naszej ogromnej dojrzałości, że mimo naszego lęku decydujemy się jednak przedsięwziąć kroki i pójść. Decydujemy się zrobić coś, co dla wielu osób jest po prostu ogromnym przeżyciem i bardzo trudnym i poprosić o pomoc. Często wstydzimy się tego, jest to dla nas bardzo trudne, żeby poprosić o pomoc. A tutaj po prostu jednak to robimy, także umówmy się szczerze. Decyzja o pójściu do psychiatry jest wyzwaniem, ale jest ogromnym heroizmem i powinniśmy w ten sposób na to patrzeć. Jestem bohaterem sam dla siebie i dla swoich bliskich, że decyduję się to zrobić. I uwierzcie mi, to zawsze jest dobry i słuszny wybór. I po jakimś czasie, jeśli podejmiecie decyzję i zdecydujecie się pójść, będziecie bardzo zadowoleni z efektów, bo wasz komfort życiowy się na pewno poprawi. I co za tym idzie, też komfort życia waszej rodziny i być może uda wam się naprawić to, co już się zaczęło sypać. Także naprawdę nie ma co zwlekać, bo potem będzie tylko gorzej. Uwierzcie mi, depresja, HAD, również schizofrenia, może przede wszystkim, to nie jest katar. To nie przejdzie samo i nie czarujmy się, że tak będzie. I teraz tak, podjęliśmy tę decyzję, że chcemy iść do psychiatry. Często jest tak, że nie mamy na to środków finansowych. Jeżeli mamy, no to oczywiście po prostu zbieramy się i idziemy. Jeśli nie mamy, to pamiętajmy, że skierowania do psychiatry nam nie potrzeba od lekarza rodzinnego. Jest to jeden z tych specjalistów, do których możemy pójść po prostu. Pamiętajmy jednak, że zależnie od tego, w jakim jest to ośrodku, na wizytę pewnie poczekamy kilka tygodni. Także jeżeli macie sprawę niecierpiącą zwłoki, mówię tutaj o przypadku, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie waszego życia, czyli na przykład próba samobójcza, myśli samobójcze, zgłaszacie się bezpośrednio do izby przyjęć w szpitalu. Natomiast w innym wypadku oczywiście możecie na spokojnie zapisać się do psychiatry w najbliższej przychodni albo tam, gdzie wam pasuje, odczekać co swoje, no i pójść na tę pierwszą wizytę. Wiadomo, zgłaszamy się z dowodem, standardowo do rejestracji, po czym idziemy do psychiatry. Przygotujmy się na to, że psychiatra będzie nam zadawał różne pytania. Oczywiście zapytał takie bardzo podstawowe rzeczy, jak wiek, wykształcenie, w jaki sposób
przebiega nasza kariera zawodowa, czym się zajmujemy, ale będzie też pytał o takie rzeczy jak nasza rodzina, ojciec, mama, kim byli, czym się zajmowali, właśnie kim są, czym się zajmują, jak wyglądało nasze dzieciństwo, czy przeszliśmy jakieś traumy, czy jesteśmy uzależnieni od jakichś substancji psychoaktywnych, czy mieliśmy kontakt z tymi substancjami, czy mamy za sobą jakieś traumy przeżyte, czy mieliśmy w swoim życiu konflikty z prawem, ryzykowne zachowania. Tak naprawdę bardzo wiele różnych pytań, nie tylko związanych jakby w naszym pojęciu stricte z problemem, z którym się zgłaszamy. Pamiętajmy jednak, żeby na te pytania odpowiadać szczerze, rzetelnie, wyczerpująco i prawdziwie, ponieważ będzie to podstawą dla naszej diagnozy. Pamiętajmy, że lekarz nie wypytuje nas po prostu z ciekawości, bo zamiast pudelka, tylko dlatego, że chce jak najlepiej postawić diagnozę. I to, co nam może się wydawać niezwiązane z tematem, lekarz wie, że może go na coś nakierować. Także odpowiadajmy na te pytania. Co jeszcze może zrobić lekarz psychiatra? Może, nie musi, zależy od lekarza, skierować nas na dodatkowe badania, które potencjalnie wykluczą chorobę somatyczną, która może dawać podobne objawy co choroba psychiczna lub zaburzenie, z którym się zgłaszamy. Na co może nas skierować lekarz? Może skierować nas na podstawowe badania tarczycy, ponieważ w przypadku bardziej jakichś tam konkretnych badań już musi dać skierowanie do endokrynologa. Natomiast badania tarczycy, czyli pod kątem na przykład Hashimoto. Co jeszcze? Może nas skierować na EEG, może nas skierować na tomograf głowy, żeby wykluczyć na przykład problemy w strukturach mózgu, które mogą generować jakieś uciski. Na co jeszcze? No, na standardowe badania krwi, żeby sprawdzić jakieś niedobory. Także na takie bardzo podstawowe rzeczy. Jeśli chodzi o to, jakie choroby mogą dawać podobne objawy do na przykład HAD-u, to myślę, że o tym zrobimy osobny odcinek, tak w tym momencie tylko ogólnie wspominam. Kiedy mamy założenie, że choroby somatyczne są już wykluczone, lekarz będzie nas diagnozował właściwie tylko i wyłącznie na podstawie wywiadu. W szpitalu diagnozują na podstawie obserwacji, ambulatoryjnie wiadomo na podstawie wywiadu, no bo lekarz z nami nie spaceruje, więc nie za bardzo wie, jak wygląda nasze życie. Dlatego należy odpowiadać na pytania bardzo szczegółowo, niczego nie pomijać. Ja bym powiedziała, mówić wszystko, co może nam się wydawać związane z tematem. Jeśli nawet nie jest, to lekarz nam powie, że to nie jest związane z tematem. Natomiast mówmy wszystko, a nawet więcej. Dlaczego? Bo mogą być jakieś rzeczy, które nam się mogą wydać zupełnie banalne i kompletnie niezwiązane z niczym, natomiast mogą właśnie lekarzowi bardzo dużo powiedzieć o naszym stanie zdrowia. I tutaj najlepszym przykładem jest HAD. Ludzie często zgłaszają się z depresją. Mówią, Boże, jestem załamany, z niczym sobie nie radzę, całe dnie leżę, całe dnie płaczę, po prostu załamka, nie wstaję z łóżka. No i siłą rzeczy lekarz, wysłuchawszy tego, mówi depresja, epizod depresyjny, nawracający epizod depresyjny, zależy od sytuacji. Może oczywiście wpisać, że diagnostyka w kierunku HAD, ale wcale nie powiedziane, bo jeżeli nie zgłaszacie podwyższonego nastroju, to skąd lekarz ma wiedzieć, że pomiędzy jednym dołkiem a drugim jesteście panami świata? No, ludzie często o tym nie wspominają, bo bycie panem świata, o ile nie wzięli 500 kredytów i 6 razy nie zdradzili współmałżonka, to zasadniczo nie wydaje im się problemem, tak? No, to fajnie, że jestem pełen wigoru. No tak, tak, to fajnie, tylko że to zaburza właśnie obraz, utrudnia diagnostykę, dlatego na przykład mówcie o tym, że pomiędzy jednym dołkiem a drugim dzieje się to, to i to, ogólnie co się dzieje. Także mówię, mówimy dużo, mówimy szczerze, odpowiadamy na wszystkie pytania, to na pewno lekarzowi ułatwi postawienie diagnozy. Pamiętajmy jednak, żeby być cierpliwymi, bo a, lekarz na pewno nie postawi wam diagnozy przy pierwszej wizycie. Być może zdarza się to sporadycznie, ale wtedy miałabym pewną wątpliwość i chyba wolałabym się jeszcze skonsultować z innym specjalistą, jeśli zadzieje się to aż tak nagle. Bo jednak w przypadku chorób psychiatrycznych dobrze jest to trochę poobserwować, zanim postawi się tą ostateczną diagnozę. Często też lekarze z tym zwlekają, po pierwsze, żeby mieć pewność, że to jest to,
no bo diagnozują na podstawie wywiadu, a nie nieoczywistych badań. A dwa, nie chcą, żeby było to stygmatyzujące dla pacjenta, bo pacjent często w przypadku chorób psychiatrycznych czy psychicznych odbiera diagnozę bardzo stygmatyzująco, bardzo traumatycznie, często musi bardzo długi proces przejść, żeby się pogodzić z tym, co usłyszą. I po co komuś robić ten proces niepotrzebnie, tak? I jakby przedwcześnie. W związku z tym często lekarz wpisuje tylko w kartę, że jest to diagnostyka w kierunku, obserwacja w kierunku. Natomiast oczywiście możemy, mamy pełne prawo dopytać lekarza o to, w jakim kierunku nas obserwuje, co może podejrzewać. Zadawajmy lekarzowi pytania, ponieważ on nie jest duchem świętym, ani medium i nie wie, co czai się w naszej głowie, nie wie, jakie mamy wątpliwości, więc po prostu pytajmy o wszystko. Pytajmy, jak sobie z czymś radzić, po prostu dopytujmy. Nie wiesz, pytasz. Na pewno lekarz przepisze nam jakieś leki. Pamiętajmy, że leki nie muszą zadziałać od razu i nie zadziałają, ponieważ generalnie większość psychotropów dopiero pełne swoje działanie przejawia po około 6 tygodniach. Czasem po 4. Oczywiście skutki uboczne możemy mieć już wcześniej, ale też pamiętajmy, że często na początku lek daje skutki uboczne i o ile nie są one z tych wypisanych w ulotce jako naglące, biegnij do lekarza z czerwoną lampką, to po prostu postarajmy się przeczekać, bo zazwyczaj te pierwsze tygodnie są dosyć trudne, więc dajmy temu lekowi szansę, zanim go zanegujemy, bo dopiero po 6 tygodniach mniej więcej można stwierdzić, powiedzmy po miesiącu, czy działa, czy nie działa i jak działa. Pamiętajmy też, że w przypadku akurat psychiatry leczenie jest w zasadzie objawowe. Mówię w zasadzie, dlatego że jeśli chodzi o pracę neuroprzekaźników, a takie jest założenie, no to stabilizatory siłą rzeczy na to wpływają. Natomiast no, jest to objawowe. Pamiętajmy, że cuda się nie zdarzają tak od razu i często pierwszy zestaw leków może nie być tym najbardziej trafionym, bo lekarz po prostu, no nie czarujmy się, będzie to przepisywał oczywiście z określonej grupy, wybiera leki, tak i sensownie. Natomiast czy będzie to dokładnie ta substancja, czy ta, to często jest to jednak trochę na chybił trafił, bo na jednego pacjenta dobrze zadziała to, a na innego tamto. I tu nie ma mądrych. W związku z czym, jeżeli pierwszy zestaw Wam nie, że tak powiem, nie zaskoczy, no to jest to całkiem normalne. Dajmy temu szansę dalej. Nie oznacza to, że lekarz jest za przeproszeniem do dupy i sobie nie poradził. Nie, nie. Po prostu to nie musiał być Wasz zestaw, tak? Więc myślę, że tego mniej więcej możemy się spodziewać po pierwszej wizycie. Pamiętajmy, że takie leczenie jest długotrwałe. W zasadzie jeśli chodzi o większość chorób, to część lekarzy zakłada, że po 5-letniej remisji dopiero, czyli najpierw się stabilizujemy, bierzemy te leki i tak dalej, dopiero jeśli 5 lat jesteśmy stabilni, można myśleć o odstawieniu leków i o tym, że choroba jest zaleczona. Inni mówią, że należy brać stabilizatory do końca życia. Tego też nie należy się bać, bo to nie jest tak, że coś strasznego się dzieje z Wami i tak naprawdę ola Boga. Bo słuchajcie, no prawda jest taka, że jeśli ktoś ma cukrzycę albo ma jakąkolwiek inną somatyczną chorobę, też często bierze leki do końca życia i tego nie stygmatyzuje. I to nawet bardzo nie utrudnia, możecie, no bo wzięcie paru tabletek, umówmy się, to nie jest jakaś zgroza, tak? Natomiast może bardzo podwyższyć nasz komfort życia, więc tego też się nie bójmy, na zasadzie pójdę do tego psychiatry i o Boże, on mi przepisze leki, co teraz? Lepiej brać leki, niż leżeć i zdychać. Lepiej brać leki, niż narobić swojej rodzinie kłopotów. Na przykład poprzez kredyty, awantury, konflikty z prawem. Uwierzcie, lepiej. Zresztą sami dojdziecie do tego wniosku po pewnym czasie. Pamiętajcie też o tym, bo wiele osób się tego boi, że lekarz nie uzna Was za świra. To nie jest tak, że jeśli wchodzicie do przychodni, do poradni zdrowia psychicznego i oni na Was patrzą, że przyszedł. Oj, psychicznie, świr przyszedł. Aha. Nie, nie, nie. Słuchajcie, oni tam traktują Was jak pacjenta. Jesteście takim samym pacjentem, jak właśnie, nie wiem, cukrzyk, osoba chora na serce, ktokolwiek inny. Naprawdę, będą Was traktować jak normalną osobę, uwierzcie. I spotykając tam innych ludzi, również widzicie zwykłych ludzi. To nie jest tak, że wszyscy siedzą i... Nie, 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 nie. Naprawdę wygląda całkiem normalnie, nie ma się co tego bać.
Nie ma się co bać tego, że lekarz będzie na was patrzył jak na jakichś tam odchylonych. Naprawdę, lekarz jest przyzwyczajony, że ludzie przychodzą, że mają problemy. Jeden ma problem z kolanem, inny ma problem z depresją. Nic złego się nie dzieje. Nikt was nie osądzi, nie oceni, nie uzna za nieodpowiednich. Naprawdę nie musicie się tego obawiać. Tam wręcz możecie poczuć się bardziej akceptowani, niż byście poczuli się na przykład wśród znajomych. Także tego się nie obawiamy w ogóle. Pamiętajcie też, że to, czy leczycie się psychiatrycznie, jest tajemnicą lekarską. I żaden lekarz nie udzieli nikomu informacji, łącznie z waszym pracodawcą, że się leczycie psychiatrycznie. Także tego się nie macie co obawiać. To naprawdę nie jest problem. I to nie oznacza, że w momencie, w którym wyjdziecie do tej przychodni, to stempel i już koniec, stygmat, amen, wypalone na czole, świr. Naprawdę nic takiego się nie stanie, nie musicie się tego bać. Jeżeli macie wątpliwość, jesteście z małej miejscowości, zawsze możecie po prostu pojechać do innej miejscowości. Najczęściej zresztą w takiej są psychiatrzy, gdzie będziecie się czuć anonimowo i bezpiecznie. Także na spokojnie. Jeżeli macie wątpliwość, czy na pewno powinniście iść do psychiatry, to idźcie. Jeżeli wasz komfort życia jest na tyle mocno naruszony, że czujecie, że nie radzicie sobie sami, jest wam po prostu ze sobą źle, to po prostu idźcie. Jeżeli lekarz uzna, bo może tak się zdarzyć, że tak naprawdę, powiedzmy, demonizujecie i przesadzacie, to po prostu wam to powie, albo na przykład terapia potrwa krótko, tak? Bo dostaniecie jakiś antydepresant i tyle. Także nic złego się nie stanie, nikt nie uzna, że nie wiem, zawracacie mu tyłek bez potrzeby i w ogóle. Naprawdę, nie martwcie się i polecam pójść, bo to może poprawić jakość waszego życia i, że tak powiem, uratować to, co zaczęło się sypać. Życie to nie powinno być pasmo cierpień, w związku z czym po co cierpieć za miliony? Idźcie i żyjcie potem dużo lepiej niż teraz. Trzymam za was kciuki. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, buziaki, pa!